Cześć, siemanko! Witajcie w kolejnym vlogu, a może myślę, że to już będzie ostatni w tym roku. Taki świąteczno-życzeniowo-informacyjny. Dawno nic nie nagrywałem. Nie było jakichś może ciekawych wydarzeń, które warto było pokazać, chociaż może i były. Jak widzicie, jestem sobie przy paszowozie, przy traktorku. Obok pszenicy, kto pamięta, po pokazach, która była siana, a sorry, od Rąkowskiego. Tak ona na ten moment wygląda. Mamy troszeczkę takie, słuchajcie, kopce. Ten ekran boczny był trochę źle ustawiony wtedy przy siebie, ale niczym to nie będzie przeszkadzało. Na drugim polu już chłopaki mi się ustawili, jest dużo lepiej. Fajnie to wygląda, ale co mnie zastanawia, jest mróz, a ryją krety. Jak to działa? Jak te zwierzęta funkcjonują? To taka ciekawostka. Tak jak widzicie, case przy paszowozie. Ktoś z was zapyta się, bo generalnie chciałem poruszyć dwie sprawy. Żeby vlog nie był długi, żeby udało go się dzisiaj wydać, bądź jutro, raczej jutro, i żeby było to szybko, zwięźle na temat. Słuchajcie, dlaczego case? Właśnie. A nie 60. I tu jest zagwozdka, tu jest pytanie. Odpowiedź jest prosta. Z własnej głupoty. Słuchajcie, no nie wiem, może wynikało to z przyzwyczajenia, że zawsze no, czy błoto lepsze, czy mróz lepszy. No i teraz możemy dywagować. Sytuacja była taka, że zawsze trzymałem 60 z paszowozem na dworzu. Jak jest mróz, nie ma dużego śniegu, nie wjeżdżam do dużego mrozu, jak już tam nie wjeżdżam do obory. 60, jak wiecie, jest, może sobie podlewarujemy jeszcze trochę. 60 jest, słuchajcie, na wodzie. Pierwsze raz co rano wstaję, jak jest mróz. Idę, zamykam krany, idę do obory, biorę gorącą wodę. Leję gorącą wodę, wtedy ładnie zapala. Podjeżdżam, mieszam paszowóz. No ale co, było tak 12 stopni mrozu. Wyszedłem, zamknąłem rano krany. Zamknąłem kran, który jest pod chłodnicą, słuchajcie. A ten kran pod chłodnicą jest w dół, więc tam woda wszystko wylatujesz, a tutaj ten boczny, jak jest duży mróz, często zdarza się, że zamarza. I właśnie tak się stało już nie raz, zresztą ten kran zamarzł. Więc po krzyku pomyślał, mówi, wejdę, wleję gorącej wody, puści, zamknę i będzie ok, jak zawsze. No i tak zrobiłem, poszedłem, wlałem gorącej wody, zamknąłem korek, odpaliłem traktor, a że z boku jeszcze nie puściło, nie leciało, to się zapomniałem. Poszedłem, słuchajcie, nalałem od razu wiadro po wodzie glicerynę dla krów, zaniosłem, przeszedłem, wsiadłem w traktor, przyjechałem, stanąłem sobie tam, tam właśnie ze skosa, włączyłem, dałem obroty, pojechałem po balota, wrzuciłem balota, padał duży śnieg jeszcze zresztą, wrzuciłem balota, no i mieszam. Nagle po, nie wiem, 10 minutach czy ileś traktor stanął. Sobie myślę, co jest? Kurde, przecież paliwo lałem niedawno. Patrzę, olej, wszystko tu ok. Temperatura wody ok. Szukam przyczyny. Ale myślę, duży mróz. Zaciągniemy 60, mnie pewnie się zatarła, coś się stało na podwórko. Poszedłem po ojca, wypuszczę wodę, żeby wiadomo nie zamarzło, tak? A jeszcze sobie nasypałem kukurydzy, bo miałem wagę włączoną pod prądem. Ja za kran, wody nie ma, zachodzę z drugiej strony. Kran nie zakręcony. Zapomniałem, słuchajcie, zapomniałem zakręcić kranu. No i można powiedzieć, że zatarłem. Zatarłem 60-teczkę niechcący, z własnej głupoty, nieuwagi. Oczywiście zapaliła, trochę zaczęło coś stukać na początku, później jeszcze stało, niby chodziła normalnie, ale stwierdziłem, słuchajcie, że musimy rozebrać ten traktor, no bo on ma ciężko w tym paszowozie i żeby coś tam się nie pawliło. Po rozebraniu okazało się, że stanęła na pierwszym, na trzecim tłoku, więc kupiliśmy, słuchajcie, zestawy naprawcze. Reszta wszystko w porządku. Od tej wody, i to jest minus, na czwartym w sumie, bo to od strony zbiornika paliwa, bardzo duża masa kamienia z tej wody, więc teraz pójdzie już na płyn. I dlaczego nie wcześniej, nie, bo ktoś zapyta, czemu od razu nie miałeś płynu? A no słuchajcie, nie mam termostatu tam, nie? Szybszy obieg, latem się trochę grzała, nieraz coś.
i ta woda pod wpływem dużych obrotów, ona gdzieś tam zeklapie, z czasem trzeba dolewać, się wyklapuje. No płyn będę kupował, dolewał, januszowałem, no i wyjanuszowałem. I zawsze to robiłem, pamiętałem o tym, jak puścił, zaczęło lecieć, a że teraz był z prawej strony, po prostu go nie widziałem. Nauczka na przyszłość, a może to starość, kurwa starość, nie wiem. I teraz się męczę, znaczy męczę. Muszę zapiąć się, przyjechać tutaj, czy tam na podwórku, wrzucić sobie balota, pociąć go. Teraz się odpiąłem, za chwilę załadujemy, słuchajcie, kukurydzę. Znów się zapniemy, namieszamy i pojedziemy sobie rozdać krowom. Może tego już wam nie będę nagrywał, bo nie chcę, żeby było, słuchajcie, zbyt długo. Żeby było zbyt długo. Więc to jest taka sprawa. Kupiłem nowy kran, bo tamten miał luzy, dlatego pewnie też zamarzał, ale zawsze ta, przy dużym mrozie ta woda na bok, słuchajcie, sobie leci. Leci sobie wolniej i gdzieś tam zamarznie ten kran złapie. Mogłem iść po kąpinerkę, tak, no mogłem. No ale no nie poszedłem, także wydarzenie takie, słuchajcie. Czeka mnie robota w kejsie. W kejsie muszę. No niestety, niełatwa praca, bo trzeba będzie go rozpołowić i wymienić synchronizator rewersu. Już wam wspominałem, że... Ale mam nadzieję, że wezmę się, to dużo nie chodzi tym, na wiosnę. Tutaj mamy jeszcze sporo odkryte. Część poli, która się już skończyła, muszę ściągnąć, jak Robert przyjdzie. Bo tak to tutaj sobie gdzieś tam... Odsuwam tylko, ale ziemi tam już nie ma. O, tu nam się tutaj kurczę. Właśnie jest na łączeniu folii. Padło nam troszkę ziemi, ale to ją wyrzucimy, nie będziemy rękoma. Żeby czasu nie zabierać, słuchajcie sobie już. Tam trochę, tyle, to jest nic. O, takie zrzytnięcie, jakby się słyszeli. Na koniec postaram wam się pokazać, no, w sumie chcę sprzedać dwie maszyny, które mi są niepotrzebne. Jedna to słoneczko, no wiadomo, to jest to maszyna, jaka jest, tak? Czyli pająk tak zwany do siana. Jak wiecie, mam przecież nową zgrabiarkę. Jest mi niepotrzebna i może komuś z was się przyda. Za jakieś nieduże pieniądze bym to oddał, nie wiem, 700 zł może, czyli 7, później wam to pokażę. I co, no uważam, że jest też śmieszna. Moja maszyna jest śmieszna, ale jedno koło, które mam trzy nowe założone, kosztuje około 300 zł. Zgrabiające, więc słuchajcie, no chyba warte. A drugą maszyną jest Pottinger Max 2, jednorzędówka do kukurydzy. Stoi w tym garażu. Przeszkadza mi tylko tam, a jej nie używam już od kilku dobrych lat. Wszystko sprawne. Także, nie wiem, tam z 2700 może za taką maszynkę. No zobaczymy. Trochę blisko podjechałem, muszę się na dwa razy, słuchajcie, nakręcać, ale tam są dziury i tej stopki później brakuje, także wolę sobie tu cofnąć na wyższym terenie, mniej błotnistym. Więc czy błoto, czy mróz, trzeba sobie wybrać, co jest lepsze. Chyba jednak pomimo tej awarii mróz, wszystko równo, jak minus 2, minus 3, niczego w tym błocie nie atakuje. Także słuchajcie, ja tutaj też jakby robię na pamięć, tak? No już tyle lat to robię, wiem mniej czy więcej, ile muszę tej kukurydzy wsypać, żeby było ok. Teraz przechobluję o 150 kg czy ileś, no ale dwie porządne łychy. I teraz dochodzimy do sytuacji, która pewnie wielu z was, a w tam ciągnik będzie chodził głośno, więc tutaj postaram się nagrywać się szybko. Sytuacja, słuchajcie, z krową. Co dalej w mojej sprawie z krową? Pewnie wielu z was, którzy mają podobną sytuację, też to interesuje. Ja otrzymuję, słuchajcie, telefony od ludzi, nie wiem, którzy mają mój numer, telefony z zapytaniami, słuchaj, co już, jak to się wydarzyło, co tam dalej z twoją sprawą, więc muszę wam powiedzieć, jak to wygląda. Otóż miesiąc temu nie było mnie w domu, przyjechał listonosz, więc zostawił mi awizo i pojechałem, słuchajcie, na pocztę, odebrałem sobie awizo, myślałem, że to termin rozprawy, ale moje zdziwienie nie miało granic, ponieważ otworzyłem to, czytam, a tu dostaję pismo następującej treści. Wyrok nakazowy w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż sąd
bez mojego udziału, bez udziału obrońcy, bez udziału prokuratora, zrobił sobie rozprawę sam i wydał wyrok nakazowy. Byłem zdziwiony, a to na pełnomocnik mówi, że tak w tego typu przestępstwach jest to możliwe, bo nie jest to morderstwo, coś w tym stylu i tak dalej. I co tam było napisane, słuchajcie? Czytam na wstępie, że sąd w Gostyninie uznaje pana winnym popełnionego czynu, czyli że sprzedażą bydła dnia tego i tego, co był siódmy dzień, słuchajcie, bo tam ten lekarz z weterynarii mówi, że jakieś przeliczniki są, ale generalnie jest do 7 dni. A ja sprzedałem tę krowę 7 dnia o godzinie 11. To jest bardzo ważne, tak? 7 dnia o godzinie 11. I wracam do wątku, słuchajcie. Winnym przez to, że sprzedając te bydło, pozwolił pan na jej transport przed upływem 7 dnia, przez co naraził pan na cierpienie zwierzę. No to kurwa mać, no ja się pytam, to 7 dnia o godzinie 11 ono cierpiało, a za 13 godzin już by był 8 dzień, po 12 już by pewnie nie cierpiało, nie? No chore, po prostu to jest chore. No ale idźmy dalej, słuchajcie, i teraz to było takie uzasadnienie. Przede wszystkim przepis nie dotyczy mnie, tak sądzę, bo ja tego bydła nie transportowałem i takie uzasadnienie dla mnie jest po prostu bzdurą. I w związku z tym w punkcie dalszym sąd zasądza mi 120, wyłączę to radio, 120, słuchajcie, stawek dziennych, grzywny po 20 zł, czyli to jest 2400 zł oraz 3000 nawiązki na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Płocku, koszty sprawy 315 zł, coś w tym stylu, to daje chyba tam nam 5800 w sumie kar, tak? No ludzie, większej głupoty nie znałem. Wielu z was, przecież brak informacji nie jest temu winnych, ale tu chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Zapłać, masz nas z głowy i tak dalej, nie? O, mówię, nie, dzwonię do adwokata. Adwokat mówi, odwołujemy się, panie Krzyśku, oczywiście, odwołujemy się. No i odwołałem się do tej pory, bo przecież oczywiście powołałem świadków. Może szerzej, żeby dzisiaj było za długo, wam powiem w innym vlogu, kto to jest mniej więcej, kto to byli za świadkowie. Są powołani od miesiąca czasu, zero reakcji, zero jakiejś rozprawy, czyli czekam nadal na rozprawę, żeby się odbyła, żeby sąd wysłuchał to, co mamy do powiedzenia, to, co świadkowie mają do powiedzenia, a są to bardzo poważne osoby, bo co jak nawet prezesi Związku Hodowców Bydła Polskich na całą Polskę. Także słuchajcie, no nie może tak być, nie możemy dawać się nabijać w butelkę. Ludzie dzwonią mnie tu, że panie, bo ja się boję, bo to, bo no kurczę, co to będzie? My dobra, ci głowy nie urwie, tak? Co mnie jeszcze, słuchajcie, w tej sprawie zdziwiło? Rozmawiałem z redaktorem z tygodnika poradnika rolniczego, może wielu was zna, pan Tomek Leżak, który zadzwonił, to już będzie półtora, bo dwa miesiące prawie temu, zadzwonił do powiatowej weterynarii w Płocku z zapytaniem, dlaczego tak postępuje z rolnikami. I pan doktor bez nazwisk, nie będę używał, po prostu powiedział, że bo to było zgłoszenie rzeźni i oni musieli zareagować, nie? No więc nie wiem, czy wypada bluźnić, się pewnie wypada. Taki chuj jak baterego komin. Tak, w tym przypadku rzeźnia zgłosiła, wiem. Koło to jest taka rzeźnia, która zgłosiła. Ale wielu z was, o których mam sygnały, słuchajcie, wielu, naprawdę wielu, może będziemy się zapinać, powiem dalej, wielu rolników odstawiało do innych rzeźni. Ja sam też do innych i koledzy mówią, na bank ta rzeźnia nic nie zgłaszała, czyli sami strzelają sobie w kolano. Jest to tylko taki wniosek, z tego można wyciągnąć, że słuchajcie, chodzi im o pieniądze. Mają gdzieś naciski z góry, ktoś wynalazł ten przepis, bo sam, jeżeli człowiek mówi, że przepis istnieje od 2004 roku, po wejściu Polski do Unii, nikt nie informuje absolutnie nikogo, nawet weterynarze nie wiedzą, agencja o tym nawet nie wie, ktoś gdzieś wynalazł, naciska na nich, żeby rozdawali jak mandaty, jak w Coca-Coli, sprzedaż się liczy, słuchajcie,
i zgaszę, może będzie lepiej mnie słychać, zanim się zapnę. I słuchajcie, sprzedaż tych koszulicy, tych mandatów, a ty weź, Rodryku, zapłać te pieniądze, żeby budżet się napchał. Nie mają pieniędzy. Ja o tym wiem, że nie mają. Tym bardziej teraz. Zawsze zwrot VAT-u, słuchajcie, dostawałem naprawdę szybko. 7-8 dzień następnego miesiąca już VAT był na koncie. Mamy 25, a VAT-u nie ma. Czyli są gołe i wesołe. I tylko chcą od nas wyciągnąć, słuchajcie, te pieniądze, żebyśmy my ich koszty kryli, zakupu czołgów, nie wiem, czegoś tam jeszcze pomocy. Zapinamy powoli. Ukrainie. Tylko ta pomoc, sami wiecie, jak wygląda. O tym zbożu nie będę już mówił, bo wszystko przez kolegów, koleżanki, youtuberów zostało już powiedziane. Uważam, ja tylko mogę powiedzieć, że według mnie, słuchajcie, że według mnie i jest to rządowi na rękę, ponieważ liczą i pewnie tak się stanie, zbicie inflacji bądź zatrzymanie inflacji naszym kosztem oczywiście, czyli łatwiej rolnika. Więc nie będę się odnosił, bo po prostu do tej sprawy, bo już zostało dużo powiedziane i ja też rozmawiałem w czasie koszenia żniw z różnymi ludźmi, jaka ta cena może być. Pan Michał Lewandowski z firmy Żonkowski powiedział mi: słuchaj, nie będzie cena wyższa niż 170 zł. I taka cena była. Czy ona wróci? Ja wam tego nie powiem. Podwyższenia są tak dynamiczne, że może wrócić. Może być droższa, raczej nie liczę. Może jeszcze spać, a może być sytuacja, że wszyscy będą chcieli sprzedać, a nie będzie, jeżeli to nie zostanie powstrzymane oczywiście, a nie będzie gdzie w ogóle sprzedać. I to też jest bardzo istotne, słuchajcie. Czyli co? Tak jak powiedziałem, przepis od 2004 roku, a oni jak króliki z kapelusza wyskakują sobie w czerwcu 2022 po 18 latach, bo ktoś znalazł ten przepis i chcą, żebyśmy my płacili kasiorę do budżetu państwa. A to nie ukażą tych ludzi, co prowadzą transport, bo ich jest może kilkuset, może 1000, a hodowców może jest 250 tysięcy. Jest każdego hodowcy 250 razy 6 tysięcy, a powiedzmy 800 razy, słuchajcie, 6 tysięcy, więc no, sama matematyka i mówi wszystko, że tak powiem, za siebie, tak? Dobra, to mam nadzieję, że dosypałem dosyć, bo się zagadałem i będę musiał odczepiać i dosypywać. No ale to już zostawmy sobie na później. Także nie dokończyłem wam tamtego może wątku, do którego wrócę. Plusem można powiedzieć tej awarii w 60 jest to, że chociaż dłużej stoi w remoncie, ale zrobimy remont hamulców, których nie było. Wstyd powiedzieć, bo to wstyd powiedzieć i to jest karygodne. Ona jeździła tylko tutaj, praktycznie przy domu, których nie było już co najmniej 10 lat. A teraz jest okazja, więc będą hamulce jak brzytwa, będziemy bączki na śniegu kręcić. Także co do tej krowy, słuchajcie, no mam nadzieję, że pan wiceminister rolnictwa powiedział, że no faktycznie tak nie może być. Proponuję, żeby wprowadzić, czy to pan powiedział, pan wiceminister, czy powiedział przewodniczący, nie wiem, czy Izdebski, czy któryś z izb rolniczych, być może, czy Szmulewicz, nie wiem. Ale chyba pan wiceminister albo pan Izdebski, że należy wprowadzić abolicję rolnikom. Czyli idą wybory, a my łaskawie, słuchajcie, wam darujemy. Prawdopodobnie. Wam darujemy, bo faktycznie to nie jest wasza wina. Kurwa odkrycie. Zarąbiste odkrycie. Masakra po prostu. Także liczę, że te sprawy nasze, bo na pewno wielu z was też to ma, że te sprawy się, słuchajcie, wyjaśnią. Patrzcie, gęsi sobie lecą. Dzisiaj mamy 7 stopni i nam deszcz kropi. Że te sprawy się wyjaśnią, czego wam i sobie przy tymi świętami życzę. Nie chcę, żeby ten vlog był długi, ja jeszcze chcę wam pokazać te maszyny. Mam nadzieję, że je pokażę. Albo w kolorze w kolejnym nogu, albo w tym, żeby nie był za długi. Więc życzę, żeby przed tymi świętami, żeby ludzie w Polsce, słuchajcie, mieli do siebie więcej empatii, więcej zrozumienia, bo no smutne jest to, że ja pamiętam czasy 80. lata, załóżmy, i wiem, że ci ludzie bardziej życzliwie do siebie podchodzili, każdy miał gówno, ale wszyscy mieli gówno, że tak powiem, i ci ludzie sobie nie zazdrościli, szanowali drugiego człowieka,
więc życzę, żeby więcej tego szacunku, więcej, wiadomo, że też dużo zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli będziemy mieć zdrowie, to będziemy z wszystkim sobie mogli poradzić i z wszystkimi przeciwnościami walczyć. Wiadomo, że nie może być również za kolorowo, bo walka też uczy nas jakby cieszenia się z innych rzeczy i tej wewnętrznej siły, więc takiej wewnętrznej siły wam życzę i sukcesów w nadchodzącym, słuchajcie, przyszłym 2023 roku. Tak naprawdę, żeby ten nowonarodzony Jezus każdemu błogosławił i błogosławił wasze pola i żeby tak się działo, żebyśmy pracowali za godne pieniążki i się nawzajem szanowali przede wszystkim. Także z całego serducha wam tego życzę. Myślę, że spotkamy się już w nowym roku. Może wtedy dłuższy będzie rozwiązanie tej krowi sprawy. Też wam powiem, jak to wygląda, no bo każdego to też interesuje, każdy się martwi. A może już takie sprawy u kogoś są rozwiązane. Więc napiszcie to w komentarze. I ja gdzieś może gram te maszynki. Ja sobie tutaj będę mieszał, żeby w hałasie, słuchajcie, wam tutaj życzeń nie składać. I krówką rozdam. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym roku, w nowym roku.